kurde, to już prawie rok jak robimy lifehacki. Dlatego specjalnie na dzisiejszy odcinek wybrałem najlepsze lifehacki, które zrobiliśmy w ciągu tego roku, bo niektórych z nich mogliście nie widzieć, ale na pewno każdy z nich jest warty odtworzenia i zrobienia w jeszcze bardziej ekstremalny sposób. Albo po prostu fajniejszy. Swoją drogą oglądajcie uważnie, bo to ostatni odcinek w 2019 roku. Będzie krótka przerwa świąteczna, ale o niej powiem więcej na końcu, a tymczasem... Po raz ostatni w tym roku pamiętajcie o tym, by zostawić suba wraz z dzwoneczkiem. Wtedy w nowy rok wejdziemy razem. Musicie go rozwalić. W sensie, tak, powiedziałem rozwalić. Dosłownie, musicie rozwalić guzik subskrypcji! Właśnie! Zakrztusiłem się plastikiem w taki sposób. Co się z nim stało? No, ja rozwaliłem. W końcu! Po całym roku! Pamiętajcie również o łapce w górę pod filmem na dobry start, a po gry w najlepszych cenach zapraszam Was do linku w opisie na G2A.com. A teraz zaczynamy! Tak jak wspominałem, najlepsze lifehacki rok 2019, bo wybrałem najfajniejsze i najciekawsze i najbardziej warte odtworzenia lifehacki z tego roku, bo dziś nie tylko będziemy je ciepło wspominać, ale również odtwarzać w nieco bardziej podkręcony i... disowy sposób. Tak więc pamiętny odcinek numer 1, od niego zaczęła się cała ta seria i pamiętny lifehack, który do dziś wiruje mocno w moim serduszku. Czy ja stracę na tym zęby? Tym razem jednak zrobimy to inaczej i lepiej, bo skorzystamy z bezprzewodowej wkrętarki, więc będzie taki bezprzewodowy lifehaczek i z dużo większego lizaka. Zaczynamy od tego, by go rozwinąć, ścinamy część patyczka i zakręcamy go w naszym urządzeniu. 3, 2, 1. Boże, to urwie mi ryj. Ej! Działa! Moja twarz jest cała! Zęby też. I dzięki temu, że tym razem nie mamy kabla i większego lizaka, to nie dość, że możemy się nim dłużej cieszyć, to jeszcze można wyjść sobie z tym na spacer. Chociaż w sumie to może nie najlepszy pomysł, bo co sobie sąsiedzi pomyślą. Ale lifehack podkręcony i zaliczony. No ja wiem, że dla niektórych to może było głupie, ale ja ten lifehack mam szczególnie w serduszku, więc musiałem. Moi mili, tym razem mała lifehackowa zagadka dla Was. Z czym kojarzą Wam się następujące przedmioty? Dwa wysokie kieliszki, wytrawny szampan oraz przerośnięta zapalniczka. Jeżeli ktoś oglądał drugi odcinek na kanale, to z pewnością wie, co za chwilę się wydarzy, a jeżeli nie, to szybciutka retrospekcja. No to już wiecie, tym razem jednak nie będzie metalowego chlebaka i zobaczymy, jak wysoko do góry wystrzeli korek oraz szampan, więc może ja wezmę sobie lepiej to. No i co? Odpakowujemy. Zdejmijmy też blaszkę oraz może jeszcze trochę folii. Gotowy, Przemo? Nie. Gotowi widzowie? Ja też nie wiem, czy jestem gotowy, ale strasznie chcę to zrobić, więc 3, 2, 1. O nie, korek podpaliłem. Muszę niżej. Wow! O cholera! To było dobre! Teraz zwolnione tempo! Ale nam się szampan zabąbelkował, ja go lepiej szybko naleję, ale nawet nie wylało się dużo, całe szczęście! Tak więc, cyk, cyk! Ho, Przemo, ho, 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 stukniemy się, uczcijmy to razem! I za cały ten wspólnie spędzony rok! Pyszności truskawkowy. Bardzo dobry. Tylko trochę ciepły. Twój też? Nie. To ja dostałem tą cieplejszą wersję. No i mieliśmy spektakularne puknięcie korkiem od szampana, ale takich spektakularnych puknięć mieliśmy też trochę więcej w historii naszych odcinków. Między innymi w tym odcinku z balonami, gdzie stworzyliśmy sobie prostą, ale fajną do zabawy pukawkę zrobioną z balona. Rozwaliliśmy wieżę z kolorowymi kubeczkami i tym razem taką wieżę mamy również tutaj. Już teraz mogę zdradzić, że za nią czeka pewna nagroda, więc żeby ją odkryć, musimy stworzyć jeszcze lepszą pukawkę. I tym razem będzie na... kauczukowe piłeczki, a potrzebne nam będą kawałek rurki PCV, trójnik również z PCV-ki, oczywiście balon, taśma klejąca oraz kilka kauczukowych piłek. To nie będzie zwykła pukawka, to będzie mega pukawa. O ile się uda. Mam nadzieję, bo ja chcę nagrodę. Zaczynamy od tego, by wcisnąć rurkę w nasz trójnik. Trzeba to zrobić z dość dużym nakładem siły, tak by rurka wyszła dobrze i siedzi. Teraz musimy odciąć szyjkę od naszego balona. Właśnie w taki sposób. Naciągamy balon na grubszą część rurki, wyciągamy go jak najwięcej się da tu do przodu, żeby było jak złapać piłeczkę. Dodatkowo owijamy to taśmą, tak by nasz balon nie odpadł. Można kilka razy.
Tyle powinno wystarczyć. Teraz ucinamy tasiemkę. No a na uchwycie dla dekoracji stworzymy sobie ładną rękojść. Timelapsik. Prawie jak od samurajskiego miecza. Całkiem spoko. No to co? Wychodzi na to, że nasza pukawka gotowa, więc czas ją przetestować. Fajnym ulepszeniem jest to, że piłeczki można ładować od dołu, a następnie zrzucać je w ten sposób do balona i wszystko gotowe. Nasza pukawka załadowana. Tak więc 3, 2, 1. Za tym jest nagroda. Oby się udało. Jeszcze raz. 3, 2, 1. Ło! Ej, ale nie całą, muszę jeszcze raz, no muszę w to porządnie trafić, bo jeszcze nie odkryłem nagrody. Teraz wyceluję niżej. 3, 2, 1. Wow, wróciła. Okej. 3, 2, 1. Pęk! I nagroda odkryta. Zobaczmy ją. Ja to chyba w tym roku byłem wyjątkowo grzeczny, bo już wczoraj dostałem swój pierwszy świąteczny prezent, a są to słuchawki od pana SteelSeriesa. Dzięki pan SteelSeries! SteelSeries Arctis 1 Wireless, więc otwórzmy je i zobaczmy, co czeka w środku. Same słuchawki, kabelek, a nawet dwa kabelki, nie, nawet trzy kabelki. Jest też mikrofon, który jest osobno podpinany, sobie wypnijmy, oraz coś takiego. Tylko co to jest? Moment, doedukuję się. One eternity later. Dobra, już wiem, do czego służy ten zyndzel i to rozwiązanie wygląda na całkiem sensowne, bo te słuchawki można podpiąć nie tylko do naszego stacjonarnego komputera, ale za pomocą tego adaptera możemy je podpiąć m.in. do laptopa, do Switcha, do urządzeń z Androidem, można je też podpiąć do PS4 albo za pomocą takiego kabelka, pyk, do pada od Xboxa, wpinając je o tutaj. No i proszę, mamy w ten sposób też słuchawki do Xboxa. Wychodzi więc na to, że współpracują praktycznie z każdym urządzeniem, jakie gracz może mieć w domu. Całkiem fajnie przemyślane, ale najważniejsze jest to, jak grają, więc sprawdźmy. Czemu pożyczysz telefon? Dziękuję. Tak sobie można to wpiąć do urządzenia z Androidem i możesz mi jakąś muzyczkę puścić. Ja założę sobie je na głowę. Ej, fajnie siedzą. Powiedz coś. Halo. Ledwo cię słyszę. Dobra, dawaj jakąś nutę. A grają? Grają naprawdę głośno i naprawdę czysto. Ale czemu musiałeś puścić tą piosenkę, trolu? On mi puścił This Monster, czajcie typa. Dlaczego? Nie jeden się przekonał, jak ten potwór słabszych miażdży furii. Dobra, stop! Cięcie! Grają naprawdę ładnie, głośno i czysto i zgaduję, że to dlatego, że mają taki sam przetwornik dźwięku jak modele Arctis, czy Arctis 5, czy też Arctis 7, więc jeżeli szukacie prezentu na święta na ostatnią chwilę dla kogoś, albo na przykład dla siebie, to zapraszam was do linku w opisie, bo tam można złapać te słuchawki. Dodatkowo z kodem DIS macie skromne 5% zniżki. A ja jeszcze raz dziękuję panu SteelSeries. Super są. Skoro jak do tej pory udało nam się nie zrobić dziury ani w suficie, ani w ścianie, to spróbujmy znowu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mieliśmy taki odcinek z plastikowymi butelkami i w nim stworzyliśmy coś takiego. 3, 2, 1. No i co mogę powiedzieć? Wtedy trochę nie wyszło, ale ludzkość idzie naprzód. Technologia czyni postęp, a my wciąż się uczymy. Więc tym razem idę o zakład, że się uda, a nasza rakieta poleci wysoko, wysoko w górę. Zresztą przekonajmy się. A potrzebne nam będą pusta plastikowa butelka, alkohol izopropylowy, który jest łatwopalny, przybory do wycinania i klej termorakietowy. Zaczynamy od zrobienia lotek. Teraz możemy je wkleić. A z kawałka czerwonego papieru i taśmy klejącej robimy sobie piękny czubek dla naszej rakiety, tylko trzeba go wkleić. Ej, proszę, już wygląda jak rakieta nawet. Ale do rakiety potrzebny jest jeszcze stelaż, który będzie lepszy niż ten ostatnio. Wszystkie elementy wycięte, teraz wystarczy je ze sobą skleić. No i proszę, wychodzi nam coś takiego. Wszystko gotowe do startu, jednak każdy wielki kosmiczny projekt potrzebuje równie kosmicznej nazwy. Koniecznie z X-em, jako jej częścią. Mam nadzieję i szczerze w to wierzę, że tym razem nasza rakieta wystartuje. Warunkiem jest to, że dobrze dobiorę proporcje mieszanki. Tak więc spróbujmy. Raz, dwa, trzy. Myślę, że to wystarczy. A teraz mam nadzieję, że jesteście gotowi. 3, 2, 1. Za mało. Kurde, już było tak blisko. Próba numer 2. 3, 2, 1. Okej, teraz było trochę lepiej. Co? Co? Nie, przypaliłem stół.
cholera, nie sądziłem, że to osiągnie aż taką temperaturę. Całkiem możliwe, że problemem naszego statku kosmicznego okazał się zbyt duży ciężar pancerza. Dlatego tym razem pozbyliśmy się go. Teraz musi się udać. 3, 2, 1... Było blisko. Oglądając powtórki zrozumieliśmy następującą rzecz. Płomień, który wydostawał się z szyjki butelki, był za mało ściśnięty, za mało skompresowany, przez co nie miała ona tyle mocy, by podbić się do góry. Dlatego też znaleźliśmy butelkę, która posiada ściśnięty dzióbek. I to powinno pomóc. Zresztą przekonajmy się. To jest nasza ostatnia szansa. 3, 2, 1... Come on! Wow! Udało się! Jest! W końcu rakieta wystartowała! A ty to przegapiłeś przemo! Dobra, zobaczysz sobie powtórkę i wy też musicie ją zobaczyć. Czas na coś dla smartfoniarzy i spokojnie, tym razem nie będzie to podstawka pod telefon, a będzie to coś, co wykonaliśmy w odcinku z kartonowymi lifehackami. I mowa tu o kartonowej kierownicy, która serio działa i jest bardzo fajnym i przydatnym systemem sterowania, szczególnie do gier, w których można grać za pomocą żyroskopu, czyli na przykład do gier wyścigowych. Jak widzicie, kierownicę mamy już gotową i jest ona wciąż w pełni funkcjonalna. To autentycznie ta kierownica, którą wykonaliśmy jeszcze wtedy na odcinku, więc teraz ulepszymy ją, podrasujemy i dodamy do niej powerbanka wraz z indukcyjnym systemem ładowania. Dla niektórych może zabrzmiało trochę skomplikowanie, ale spokojnie, to bardzo proste. System bezprzewodowego ładowania przeszczepimy sobie z mojej starej, zepsutej ładowarki samochodowej, więc dostanie drugie życie. A wygląda on właśnie tak, ten zwinięty drucik ładuje, tutaj mamy płytkę, która wszystkim steruje, a tutaj port USB. Umieścimy go sobie gdzieś tutaj, więc tutaj wytnę dziurkę na port. Jeśli chodzi o sposób przytwierdzania urządzenia, ja skorzystam z taśmy dwustronnej, dlatego że nie bardzo chciałbym je babrać ciepłym klejem i wkleimy je sobie właśnie w taki sposób. I proszę, bardzo ładnie siedzi. Dla większej estetyki zagryjmy sobie elektronikę, na przykład kawałkiem kartonu czy też papieru. Mam nadzieję, że się nie zajara. Po raz kolejny dwustronna taśma i wklejamy nasz dopasowany kawałek. Zobaczmy teraz, czy nasz telefon będzie siedział. No, wychodzi na to, że nie bardzo, ale spokojnie. Wystarczy, że dotkniemy sobie kawałek kartonu. I wyszło coś takiego. No i teraz wklejamy, obracamy kierownicę na drugą stronę i na jej tył wklejamy sobie powerbanka dowolnej wielkości. Całkiem nieźle wygląda, teraz wystarczy tylko rozplątać i podpiąć kabelek USB. Z tej strony i tu, gdzie wyprowadziliśmy port USB, czyli z tej strony. Całość wygląda następująco. Z przodu wizualnie niewiele się zmieniła. Od boku mamy włożony kabelek, a z tyłu zamontowany powerbank wraz ze zwiniętą pozostałą częścią kabla. No to teraz zobaczmy to, co najważniejsze, czyli czy telefon się naładuje. Uwaga! 3, 2, 1 i montujemy. I słyszeliście to? Magiczny dźwięk. Ładowanie działa, co zresztą widać na tym piorunku, właśnie w tym miejscu. No to czas przetestować to w jeździe. Zobaczmy, czy da się dalej śmigać w asfalt albo inną gierkę. Wiecie, musimy sprawdzić, czy kierownica dalej działa. O, już jest 2, 1 i jazda. Skręcamy w lewo. Kierownica skręca w lewo, w prawo, to skręca w prawo. Czy jestem fatalnym kierowcą? Tak, jestem fatalnym kierowcą. Przynajmniej w tej gierce. To w całości jest naprawdę spoko rzecz. Jeżeli kogoś jarają gry na telefon, to według mnie lifehack wręcz idealny i zaliczony. Piu! No dobra, czas na lifehack, pomysł, czy też po prostu rzecz, która spodobała mi się najbardziej ze wszystkich odcinków. I wiem, że nie tylko mi, bo również wielu z was, patrząc na to, ile osób próbowało to odtworzyć na naszej grupie. Nie jest to rzecz prosta, to muszę zaznaczyć już na samym wstępie, ale na pewno jest to rzecz fajna w efekcie i pochodzi z odcinka z kartonem, podobnie jak kierownica, a mowa tu o legendarnym automacie, który wydaje puszki. Noelo. 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 No elo, automacik do puszek, warto obejrzeć odcinek. Więc teraz z największą przyjemnością zrobię go totalnie od zera w jeszcze lepszej wersji. I po raz ostatni w tym roku, pozwólcie, że powiem. A potrzebne nam będą dużo kartonu, patyczki, szpatułki, ołówek, nożyk, ekierka, linijka, cyrkiel oraz klej. Turbo puszko lepszo legendarno maszynowy. Powodzenia w montażu, Przemo. Co? No, turbo puszko lepszo legendarno maszynowy. Widzisz? Dałeś radę. Zaczynamy od zbudowania i sklejenia pudełka o bokach 6x18, takich by mieściła się w nich jedna puszka.
Następnie wycinamy dwa koła o promieniu 5 cm. Po czym sklejamy je razem z naszym pudełkiem, starając się celować jak najbardziej na środek. Od góry robimy oczywiście to samo. Teraz mierzymy bok naszej konstrukcji, u mnie to jakieś 19,5 cm. Odmierzamy sobie długi kartonowy pasek z zapasem, wycinamy go i zaczynamy go powoli co kawałeczek zginać. Dzięki temu łatwiej nam złożyć z niego walec, który będzie pełnił funkcję obudowy do naszego koła. Smarujemy koło z obydwu stron po krawędziach, no i ładnie wklejamy. No i wychodzi nam coś takiego. Przerwy ukryłem kawałkami taśmy klejącej, by wyglądało lepiej i by całość była trochę szersza, tak by puszka mogła bez problemu z tego wypadać, bo to jest najważniejsza część całego mechanizmu. Swoją drogą brakuje jeszcze jednej rzeczy, czyli kawałka szpatułki, którego musimy porządnie nasmarować klejem i wkleić nad połową tak, by znaczna jej część wystawała do góry. Bęben gotowy, teraz potrzebujemy obudowy na naszą maszynę, więc pozwólcie, że wytnę elementy na szybko, tak żeby wam nie zanudzać. I wszystkie elementy gotowe. Ich wycinanie zajęło mi dobre 40 minut, a wymiary każdego jednego z nich widzicie w tej chwili na ekranie. Więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie zrobić taką samą maszynkę, wystarczy sobie zapauzować i odwzorować. Dodatkowo doczyłem też taki kawałek z plexi, który wejdzie właśnie tu na front, żebyśmy mieli taką ładną, przezroczystą szybkę. A teraz sklejamy to w jedną całość. Coś tu poszło nie tak. Czemu to jest za długie? Ktoś tu się walnął w kalkulacjach. No przemo! A ty nie miałeś tam na dół? Aha, tak! Dobra! Przemsztajn 200 IQ! Pomyliłem strony automatu! Jezu, już myślałem, że się walnąłem w oblicze jak szczęściami! Okej, okay, ten moment to najpóźniejsza chwila, w której musimy zamontować bęben, bo potem mogłoby być ciężko. W tym celu musimy uciąć kawałek ołówka na jedną, drugą stronę. Dobra, teraz przebijamy się ołówkiem na wylot. Teraz przekładamy z jednej strony kawałek ołówka i drugi kawałek ołówka. Pewien mądry człowiek rzekł kiedyś, że pomylić się jest rzeczą ludzką, więc ja pomyliłem się robiąc te dziurki, więc zrobię je kawałek bardziej w tę stronę i już będzie git wtedy. Dobra, teraz ważny moment, musimy zalać ołówek od środka klejem i to bardzo, bardzo, bardzo porządnie. Jakby nie żałujcie sobie zupełnie. Ważne jest to, by na bębnie ołówek był sztywny, a na zewnątrz automatu ruchomy. Gdy klej zastygnie, w środku musimy zamontować naciąg z gumki recepturki. W tym celu zrobiłem sobie małe wyrzeźbienie na patyczku, tak żeby się nie zsuwała i teraz wyciąłem sobie tutaj taki właśnie kwadracik. Przez niego właśnie przekładam sobie gumkę, biorę długą wykałaczkę i przebijam ją przez karton tak, by gumka za jego pomocą została uwięziona. No i proszę, jak to ładnie będzie śmigać, patrzcie. Pyk, pyk, pyk i wraca sobie na miejsce. O, jeszcze jedno. Mniej więcej w tym miejscu warto sobie zrobić blokadę, tak by nasz patyczek nie odbijał za daleko. W sumie można ją zrobić nawet z ołówka, żeby była solidniejsza. I żegnaj ołówku. A w międzyczasie, gdy klej tu sobie stygnie, zróbmy sobie wajchę. W tym celu potrzebujemy 3 lub 4 patyczków, sklejamy je ze sobą po kolei jeden na drugi, a gdy klej zastygnie, to za pomocą, ups, wiertarki możemy przewiercić patyczki na drugą stronę. No i proszę bardzo, udało się, trochę się uszczerbiło, ale to nic. To powinno być git pod warunkiem, że ołówek przejdzie. O, jak idealnie ciasno wchodzi. Zakładamy naszą wajchę i pozostałą część ołówka możemy troszeczkę skrócić. Ale jeszcze trzeba ją poprawić klejem, tak by się działa naprawdę sztywniutko. No i w czasie, gdy klej wysycha tutaj, ja na szybko złożę resztę obudowy. 2000 years later. No i tak wygląda nasza maszyna po złożeniu. Jak widzicie, jest dość wysoka, dużo wyższa niż ta poprzednia, ale brakuje jej jeszcze jednej rzeczy przed testem i jest to dekoracja. Także... No i chyba sami musicie przyznać, że po udekorowaniu ta maszyna wygląda naprawdę mega dobrze i według mnie o wiele lepiej od poprzedniej. To teraz sprawdźmy, czy podobnie jak poprzednia, również działa. Więc otwieramy klapkę, a widzicie, klapeczka jest sprytna, nie? Ładujemy sobie puchę i uwaga, uwaga, w ogóle fajną bajkę zrobiłem, nie? Mi się strasznie podoba, taka pod kolor niebieski. Co to zajęło z 40 minut, ale było warto! 3, 2, 1... I voila! Jak widzicie, maszyna działa! I na szczęście kupiłem trochę więcej puszek, więc załadujmy je sobie i zamknijmy. No i proszę bardzo, maszyna wypełniona puszkami wygląda naprawdę świetnie, a lifehack uważam za zdecydowanie... zaliczony! Ale muszę przyznać, że było z tym strasznie dużo roboty. No i takim legendarnym lifehackiem można śmiało zamknąć 2019 rok, a teraz coś, co obiecałem wam na początku filmu. Czyli info o przerwie świątecznej i nowych planach na nowy rok. Przerwa potrwa od dziś do początku stycznia, a tak konkretniej to do 5 stycznia.
Może 12 jakoś się przyciągło. Ale mimo tego, że mamy przerwę od wydawania odcinków, to wciąż chcę pozostawać z wami w kontakcie, więc na pewno będę aktywny zarówno na Instagramie, na Insta Stories, jak i na YouTubie, na YouTube Stories. Także śledźcie. Link do Instagrama macie w opisie, a jak komuś wygodniej ręcznie, to mój profil to... This stream. Ale czemu przerwa? Na co to komu? Słuchajcie, w tym roku nieprzerwanie wydawałem 2, a czasami nawet 3 odcinki w tygodniu i wymagało to ogromnego zaangażowania mojego czasu, wysiłku, emocji, finansowego, każdego zaangażowania, by te odcinki mogły wyglądać tak, jak wyglądały do tej pory. Mam nadzieję, że wam się podobały, bo włożyłem w nie całe serducho, jednak uważam, że końcówka roku to jest czas, w którym chcę odpocząć, w którym potrzebuję tego odpoczynku i chcę dzielić ten czas z bliskimi, spędzić święta na spokojnie w domu, nie latając do studia i... nabrać takiej nowej energii na nowy rok, żeby przyjść do was ze świeżą głową i nowymi pomysłami. W skrócie naładować baterie, a w styczniu wjechać na pełnej, taki turbo doładowany jak Mustang w 2-3 EcoBoostie. Tak, fiu! No ale to co będzie w tym nowym roku? Po pierwsze, w nowym roku odświeżymy dotychczasowe serie. Dodamy do nich wiele nowych elementów, ale to, za co je lubicie, pozostanie takie samo. Czyli robienie fajnych rzeczy w głupi sposób i zderzanie tego ze sobą. To na pewno się nie zmieni. W nowym roku bez zmian natomiast zostają dni publikacji. Przypominam, że jest to środa 15.00, co drugi piątek 15.00 i każda niedziela 10.00. No i co ważne, w trakcie trwania świąt w końcu będę miał trochę czasu, by pomyśleć nad nowymi seriami na kanał. Jeżeli macie jakieś sugestie albo jest coś, co chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu, napiszcie w komentarzach. Jeżeli trafi się fajny pomysł, to czemu nie? Mogłoby to nawet trochę ułatwić. I na sam koniec zostawiłem to, co według mnie najważniejsze. Moi drodzy, chciałbym wam wszystkim z całego serduszka życzyć wesołych, zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych z rodziną, przyjaciółmi, fajnych prezentów i wszystkiego, czego sobie tylko wymarzycie. To były ostatnie lifehacki w tym roku. Dziękuję, że je obejrzeliście i pamiętajcie, by zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, bo wtedy będziecie mogli mówić, że subujecie od 2019, a już za parę tygodni nie będzie tak można mówić. Także subujcie i do zobaczenia w nowym roku. Trzymajcie ciepło. Cześć! Żyjesz, Przemo? Tak. A chciałbyś coś widzom ostatni raz powiedzieć w tym roku? Tak. A co? Wesołych świąt. Wesołych świąt i do zobaczenia w 2020!